Wie co? Wyłowimy do tej, co się jeszcze marzy na tej feeder. Żeby się za dużo nie zmarnowało, nie? Idziemy na inne łowiska. Już wiem, może na jakie, wiecie? Gdzie w miarę tanie. Ale może tam coś będzie więcej ryb brało odrobinę. Bo inaczej to dziewczę to widzę. Ciszę. O, tam jakaś rybka pluskała, widzieliście, jak przeskoczyła? Normalnie. Słyszycie moją myszkę, nie? To klikanie. Niestety przepraszam was bardzo, ale... O Jezu, nie wyszło. Jeszcze jakieś, nie? Nie zaczepiła, no. Czasy machną od niechcenia, na pewno coś zarzucisz. No teraz było lepiej, nie? No i zabierze coś na tego feedera, czy nie bierze? Zaraz tyle co weźmie, to ja tylko przynętę stracę. O! Większa ryba, zwiększa wolca. No, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu. Mówię coś do ciebie, nie? Ci trochę odpuszczę, nie? O, o, o. I napinamy, napinamy, napinamy. Idź se, trochę popłyń, nie? Nie tam. Nie tam, tu idzi. No chodź tu, nie tam, gdzie do krzaka idziesz? Tu do mnie. Tu jestem, widzisz mnie? No. Bez plamisy, którego nie mogę zabrać. Super. Znowu szkary dostaniemy? No, się będę cieszył. Szczęście? O, szczęście. To nie dostaliśmy, to jesteśmy na plus. Dużo. No i fajnie. No to łowimy dalej, nie? Szarpane było, nie? Teraz trochę przetrzymania, gdzie już był szarpany.
marzenia czymś zdobyć, a cały czas szykuję na tamtą, wiecie? Z powodów takich, że... Napiszemy, nie? Niech ma. To jest cenna informacja. Pamiętacie wczoraj ten? O, wczorajszy, no nie wczorajszy, dla was nie wiem. No, odcinek. Ale złamaliśmy niestety szczedłeczkę, nie? Był taki. Chodź, chodź, chodź. Coś tam wyczułem, że chciało brać. Chodź tu. Mam ciebie. Jest chyba nie za dużego, nie? No może jednak ciągnij. To już uciągniesz. Tego nie puszczaj. To ma być u mnie, nie? No już bez plamisty. Jeszcze cięższy od tamtego. Chórycz. Teraz to już będzie kara jak nic, ale... No... To było wiadome. A razy pod rząd nie ma tu szczęścia w tej grze. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Ten feeder coś tam... kiepsko. Kiepsko łapie. Nie. Póki co. No nie, no ale że rybę złapała prawie pod pomostem, to już... Nie, tego to wybój, bo z tego to pożytku nie będzie. I znowuż mandat wlepią, nie? O, chodź. Co to się wydarzyło? Ja tak daleko rybę złapałem. Która jeszcze się nie szarpie na dodatek. Mulę bez hamulca idzie, nie? Popuszczenia żadnego. Szczupak amerykański. Biorę. Rzucę jeszcze, ma jakaś dobra passa przyszła. Nie? Dobra pasa jest, to trzeba łowić dalej na tym jeziorku. Mój feeder ten leży. Na razie jakoś nie wiem. Nie mam od niego dobrej wieści. Witam panie podeszwa 13, kolejny dzień. Chodź tu. Chodź tu. No chodź. Nakazuję ci tu przyjść. No chodź, nie będę bawił z tobą, nie? Chodź tu. No już. Patrzmy, mamy szczęście, czy nie mamy szczęścia, nie? Sprawdź, nie mamy. No wiadomo. Nie, kupiłem mniejsze siteczko, tak? Nie, na razie co tam leży? Już jedną rybę na nią wziąłem, ale coś... Kiepsko. Co już tam leży przez 20 minut w sumie? I żadnego zainteresowania nią, nie? W ogóle postaram się wyeliminować szumy z mikrofonu, jak mówię, więc...
Powinno być najlepiej słychać. O, mamy. Idziemy. Jest, była. Chodź, oddawaj. Wiesz, na tej wędce jakieś napięcie jest. Co ty szanisz? Trzeba hamulec zwiększyć, ewidentnie. Co nie? Patrz jak idzie. Sara wykupuje licencję na inny łowisko, wiecie, pójdziemy. Chodź. Znowuż ten plamisty, no. Będzie kara, czy nie? Ale zawsze 17 do przodu i tak będziemy, nie? Kara. Kupiłem mniejsze sitko, wiesz? No ten, no 15 gram. Dobra. Będziemy tu mamy, a wszystko to trzeba. Dobra, jesteśmy na plus, bo 3400 jest 4. Więc jesteśmy na plus. I... idziemy. Tu na tą przystanie rybacką leśni willa. Tu mamy tylko 120 za podróż, nie? Bierzemy się tam na 2 dni. Że mi się znowu szczytówkę złamie, nie? Płoć i garaś z srebrzystym metalowym. Trzeba wypuścić. Połównoc zakazany. Co ja o nocy nie muszę łowić, nie? No i nawet licencja nie jest droga. Okej. Czyli idziemy tam na 2 dni, nie? W ogóle nie wiem, jakie tam ryby są, ale... nieważne. Zawiamy się na miejscu, nie? No, co mamy łowić? O, tu je domek, to tu se... weźmiemy i posiedzimy. O, karpiec, karaś srebrzysty, karp lustrzany, krąb, lin, okoń, płoć i szczupak. Co nie? 2-3 kilo wagi. Są wszystko żerne. Planktonem bezkręgowcami i roślinnością wodną. No to tu mamy i robaczkę. Śmiemy również, zaczepimy. A tego trzeba znowu wymieszać, nie? Sara tu damy. O. Wymieszajmy, nie? Trzeba wymieszać, dokładnie. Naraz. Dokładnie trzeba wymierzać. Okej. Więc to mamy. Bierzemy sobie tego tu. Tu mamy zestaw uszykowany. Idziemy na połów. W takim razie, nie?
patron leśni Wilna, zbadaj jezioro. Nie potrzebuję niczego kupować. A tu se podkurka rozstawię za. O, tu se ją do wody wcisnę, nie? Nie, no spinning to raczej nie, raczej to bym chciał tam se zarzucić. Woda. Niech se ławi, nie? A tam tylko jednego metra mają. Czy płytkie jezioro, jak nic. Shift 1. 01. I tu sobie będziemy na spinninga łowić, nie? Już się nauczyłem. Widzisz, pan do niej podeszła? Czemu mnie pan nauczył? Już prawidłowe ryby łowić. Wiesz, ten głęboko chyba, nie? Nie, nie udałeś. Za szybko, żem zaciął. Nie zdążyła dobrze. Wzięliście wy to. Ten rzut od niechcenia, nie? Mówił sam za siebie, nie chce mi się. Ja gdzieś nie wiem, zawirowania są czy co, że ten swój ktoś se sam spada, jakby nie wiem. Teoretycznie na spinning powinno się dać tutaj złowić. Nie, nie to pójdziemy na spławika. Chociaż bym wolał na to łowić. Bo się przynęty nie marnuje, nie? Wiecie, o co chodzi. Że się tu rozważyłem, a z tego co widzę, to ludzie z drugiej strony są. Zobaczymy, może jakaś rybka przepłynie tu do nas. Dobra, spróbujmy tam bardziej w tamtym kierunku zarzucić. Zobaczymy, co mi to pachnie, nie? A na dobry początek chciałbym tu coś może zławić, nie? Dobry początek mojego zaprzyjaźnienia z tymi rybami. Ten może to nie jest dobry na tego, na okonia, nie? Nie, to jest ten twister, nie? No to wodny gatunek ryby, no.
Właśnie ten nick basowy mi się do niej podoba, nie? Owinia basu, no. Chyba nic nie ma takiego, nie? Lew z miodem. Larwy muchy. A, w magazynie, super, nie? Dobry, dobry zaczub, nie? Czemu nie mogę tutaj tego haczyka zamontować? Mamy do osioł normalny raczej najlepiej zamontować, ale się nie chce, nie? Co w trakcie, przepraszam. Idealny na karpie, nie? No to widzisz, leży sobie i się patrzy. Cisza budzic. Godzina 5.18. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Zobaczymy. Tu coś mi strasznie opada, ten spławić sam z siebie normalnie. Nie wiem czemu. Może z tą stronę, co spróbujemy? Tylko, że z tym miliem basowym to tak może być kiepsko, nie? No i co mi powiesz? Nic mi nie powiesz, bo nic tu nie ma i nie chcę na to brać, nie? No dobrze, że wleczany. Mam tu w ogóle jakąś inną wędkę, nie? Nie mam wędki innej, nie? To jest chyba typowo po spinningu. Nie wiem, czy na to też można co innego złowić. Tylko i wyłącznie można tu łowić na to jadostwo. Może bym nie pomyślał, że trzeba wziąć jakąś inną wędkę. Ale jeżeli zarzucił normalnie. Na tego też nic nie bierze, na tego po prawo, filera.
Nie wiem, chyba ja w złym miejscu, jakimś jestem, czy co? Trzy gwiazdy, trzy kropeczki, przetrzymanie jest. Pięknie sobie robię przetrzymanie, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Przetrzymanie. Chodź. Nie wiem, czy przetrzymanie to dobry znak, czy nie. Narzucimy sobie wzdłuż tu brzegu. Nie wyciągnąć wzdłuż brzegu, nie? To miało być wzdłuż brzegu, ale dobra. Tam też może być. No i to ładnie, dwie kropeczki, trzy przytrzymania. Nic nie chcę brać. Ten nick bazowy je strasza. Czy się nie przygotowałem na ten wyjazd zupełnie, nie wiecie. Jak to ja. Nie wiecie co, nie mam dzisiaj szczęścia. Chyba nie chcę mi pokazać jeszcze głębokość. A mogę dać głębiej to chociaż trochę. Nie, coś. Jakby sobie chociaż przynęty, nie? Nie wiem. Dobra, drodzy Państwo. Ja to jednak stąd wejdę. Następny raz trzeba pamiętać, że trzeba mieć spawik. No to chyba na tyle w dzisiejszym live'owym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.